Dzisiaj zapraszam na propozycję obiadową. Zrobimy wołowinę z warzywami i ryżem w wersji niskowęglowodanowej. Danie idealne na obiad, ale również jako posiłek, który zabierzemy ze sobą do pracy. Wszystko przygotujemy w jednym naczyniu. Zaczynamy od składników. Będzie nam potrzebny ząbek czosnku, niewielka cebula oraz kawałek papryki. Wszystko drobno kroimy. Na większej patelni lub w garnku z grubszym dnem rozpuszczamy tłuszcz, np. masło klarowane i podsmażamy przez chwilę cebulę z czosnkiem. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy mielone mięso wołowe. Podsmażamy, rozdrobniając w międzyczasie, aż przestanie być surowe. Kolejno na patelni ląduje papryka oraz trochę zielonej fasolki szparagowej w wersji mrożonej. Podsmażamy dalej przez około 4 do 5 minut i teraz czas na dodanie octu balsamicznego, około 3 łyżek lub sosu sojowego. Dzięki temu danie będzie miało bardzo fajny posmak. Dokładam również całe opakowanie tzw. ryżu, który jest przygotowany z makaronu koniak. Jeśli jesteście ciekawi co to, poniżej znajdziecie link do produktu. Mieszamy wszystko i robimy miejsce na patelni, gdzie następnie wbijamy 2 całe jajka. Podsmażamy je, aż powstanie jajecznica. Można także wszystko razem wymieszać, ale wolę, jak jajka są w większych kawałkach. Na końcu dodajemy jeszcze trochę pociętej cebuli dymki, doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem, można także innymi ulubionymi przyprawami. Po wymieszaniu danie jest gotowe. Pod filmem znajdziecie listę składników, których użyłam do przygotowania tego dania, a także makro. Z podanych składników wyjdzie jedna większa porcja lub dwie mniejsze. Danie jest kolorowe, w sam raz na obecne jesienne klimaty. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania oraz zapraszam również na pyszną zupę serową z dodatkiem brokuła.